panie Szbam, nawet część z was już chyba widziała, że Grzeżyński nominował mnie do oblania lodem, więc ja chciałbym to wszystko połączyć. Po pierwsze, wodą się oblewałem, podrzucę wam link, jak to wyglądało. Druga sprawa, Oskar wymyślił wspólną zabawę dla nas, dla wielu dziennikarzy, dla ludzi związanych z siatkówką, o wytypowanie najlepszych zawodników mistrzostw świata, zdobywcę MVP, złotego medalu. Tam jak dowiedziecie na jego filmik, to wszystkiego się dowiecie. Ja polecam, to jest fajna zabawa, ja jestem tym, będę się dzisiaj prawdopodobnie usiądę nad tym i wymyślę. Chciałbym połączyć to razem z akcją Fundacją Herosi, którą współpracujemy siatkarze, my siatkarze wszyscy z fundacją współpracujemy już wiele lat. Ja dzisiaj już swój przelew zrobiłem na fundację. Dodatkowo jeszcze chciałbym zrobić jedną rzecz, ponieważ Oskar, organizator typowania takiej ligi typerów Mistrzostw Świata, włożył 18-letnią herbatę, którą ja bardzo lubię z lodem, nie mieszam, może troszeczkę wody lubię dodać, ale bardzo lubię ją w takiej małej szklaneczce z dwoma kostkami lodu, więc ja też chciałbym coś, jakiś wkład mieć w to, ponieważ uważam i to dla wszystkich, taki apel do wszystkich, którzy będą uczestniczyć w akcji Oskara, żeby zagrać i coś wygrać, to trzeba włożyć. Ja w takim razie zacznę od siebie, tu mam lodóweczkę. Jak Charlie Sheen coś w tym stylu zrobimy i wylewam, to jest proszę Państwa dla Fundacji Herosi jeden z czterech złotych medali mistrzostw Włoch. Mago Winiar, ostatnio zdobył Bartek Kurek i Łukasz Rygardło. To ten medal złoty oddaję do Fundacji Herosi, jeżeli ktoś, nie wiem, może ktoś kolekcjonuje, może dla kogoś to będzie atrakcyjne. Dla mnie to jest pamiątka, ale generalnie po co ma siedzieć w szufladzie, w szafie. Więc ja, Oskar wkłada butelczynę, a ja wkładam w ten złoty medal. Fundacja już będzie wiedziała, mam nadzieję, co z tym zrobić. Apeluję do wszystkich, którzy... Ja tam widziałem, że chyba nominowanych, zaproszonych do gry było z 20 osób. Cokolwiek. Wspomóżmy Fundację Herosi, a przy okazji dobrze się pobawmy. Zapraszam.